kapitan. Więc pod tytułem filmu możecie domyślić się, co jest grane. Otóż grane jest... To monstrum jest grane. Tak. Wreszcie. After all these years. Mam to. A więc... To zacznijmy raz na chwilę. Tyk. Tyk. Rozpakowaliśmy. Dziękuję wam za oglądanie. Nie no, tak serio to... no. Więc... Jak to nagrywam? To jest moja 18. Pozdrawiam wszystkich. No i mam to. Jest jakie dobrze nie mogę tego pakunku Media Mark, gdzie... 4K HDR. W ogóle jest taka ciekawostka, mam... Mam teraz PS4 Pro, ale... Nie mam telewizoru 4K. Mam tylko telewizor... 1080i. Więc... To jest trochę kiepsko. Dlatego nigdy nie mieliście tak naprawdę prawdziwego materiału. 1080p zawsze miałem... Jak na początku nagrywałem Abermedium, to... Aha, i w ogóle... Insane Trilogy i Ratchet & Clank. I oczywiście mam Sonic Forces, więc... To zapewne od razu zacznę sobie ogrywać wpierw, a nie jakieś ratchety czy crashe. Wysuniemy. Oczywiście pudełko zostawiam, bo lubię kolekcjonować pudełka z gier i w ogóle. Wireman, Stuperele. A, taki trochę leniwy tu jest packaging. Co to się robi? To jest dobre. Stąd, czy stąd? Bo to są rzeczy. Here's the thing. Aha, no. Dobra. Obyście nic nie słyszeli w tle, tylko mnie. Tam już właściwie nie planuję szybkiego ruchania, ale... Pan się zabawa. Mówię, jak się robi. Ała. A więc... Okej. Więc... O, PS2. Widzicie, kupiliśmy PS2. Bardzo fajnie. Nie no, ale to jest oczywiście gwóźdź programu, więc odłożymy sobie inny bok. Najpierw zobaczmy dalej. Chyba z Vitą też tak robiłem z PSTV, że najpierw wszystko co było w packagingu, a później sama konsola. Więc tak, mamy... To jest... port mini USB, nie, mini USB-C. Mam ładowanie kontrolera, oczywiście power adapter. Dziwny. Standardowy. O, to chyba kontroler będzie, co? To jest... O, słuchawki, fajnie. Akurat, ale akurat takie słuchawki, które mi w życiu do ucha nie wejdą. Mam takie po prostu wnętrze. Kabel HDMI i oczywiście. No i sam controller. Podobno okrzyknięty najwygodniejszym kontrolerem tej ery. Wygodny jest, przyznam. Padł mi trochę, jak nie pasuje się nam dłuższe dam. Nadal nie mogę się... Nie mogę przeżyć usunięcia start i select. Ja zawsze w moim sercu. Przyciski są takie... Dobra, już mam pierwszą rzecz, jaka mnie irytuje. Kwadrat nie jest na środku. To jest najlepsza rzecz, jaka może mnie irytować obecnie, ale kwadrat nie jest na środku. Jakby się sfokusowało, to byście mogli lepiej to widzieć, ale on nie jest na środku przycisku ogólnie. Ale fokus. Dobra, whatever, uwierzcie mi na słowo. W sumie mam to pod PS3, to mogę porównać. Rączki są dłuższe.
Można sobie zobaczyć. Rączki są dłuższe. Jest grubsze, ale to chyba tylko właśnie przez to... przez światełko. Bardziej bym porównał... mojego pada od PS2. Od Big Bena. No, to jest dokładnie praktycznie to samo. Taka sama długość. No tu D-pad jest jeszcze gorszy, bo on jest tarczowy, a nie tutaj jak... Cztery osobne przyciski? Znaczy, nie cztery osobne przyciski, cztery osobne przyciski. Za Switch. Tam są dopiero do dupy. Co, jest też głośniczek, to mi strasznie przypomina jak połączenie po prostu... Jakby ktoś po prostu wziął pad od PS3. Pad od... znaczy pad Wiilot. I machnął ją. Mamy. To jest praktycznie moje opisanie dla Rzeka 4. Ale nie powiem, że nie. Bardziej jest wygodniejszy niż pad od PS3. No, może też dlatego, że ma dłuższe rączki, co mi bardzo pomaga. Mam duże ręce. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie. Ja bym się uśmiechał to pudełko. Dobra, kable mamy na bok. Co tu dalej mam? Piękne nic. Co też dam na bok? Teraz. Gwóźdź programu. Teraz wszyscy czekaliśmy od premiery Sonic Forces i prawdopodobnie wszyscy ludzie, którzy... nagraj Sonic Forces! Nagraj Sonic Forces! Masz Sonic Forces, to teraz nagraj! Chyba nie zrozumieli faktu, że ja nawet w filmie kilka razy powiedziałem, że nie mam PS4 jeszcze i nie nagram Sonic Forces. A, spód. No to jest spód. No to jest ten gigant, który został okrzyknięty dziwnością swoją, że po prostu dodali kolejną warstwę. Ale to jest piękne. Już jutro będzie całe zasypione kurzem. Więc tak, jest port na internet, jest port na... znaczy, jest port na USB. Okej. Okay. A UX... To jest na... nie, nie jest HDMI 2. Jest HDMI, jest... UX, będę musiał zobaczyć co to jest. No i port na... dla świata. I co tu mam jeszcze? Do widzenia, więc... No. Smukła konsola. Tak. No, jest logo oczywiście PlayStation. Podoba mi się ten design PS4 dużo bardziej niż PS3. PS3 według mnie było takie trochę dziwne ze swoją taką... No wiecie, że było zaokrąglone i tak dalej. To mi bardzo było takie... już się zintenzywiłem. Bardzo było dla mnie takie dziwne z tym, ale to jest zdecydowanie lepsze, bo to bardziej tak nawiązuje do PS2 i tak dalej, więc mi bardzo pasuje. No i co, no i rozpakowaliśmy. Wyjmę jeszcze Sonic Forces, żeby było ładnie. Jest w tym dobry, więc tak. To są moje razu jedyne gry na PS4 pudełkowe. Więc jest Sonic Forces, jest Crash and Sane Trilogy i Ratchet & Clank 2016. Nie będzie jeszcze z nich let's playów, bo nie mam nagrywarki żadnej. A nagrywanie PS4 jest do dupy. Więc... cóż, tylko mogę powiedzieć, że czekajcie dłużej, może trochę. Będziemy to ogrywać. Może na live, może nie. To by było na tyle. Dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa! Chaos Control!